Podobnie jak w zeszłym roku, Jeleniogórskie Centrum Kultury przygotowało dla mieszkańców miasta jarmark świąteczny. Uczestniczą w nim wystawcy z Polski i z Czech, oferujący przedmioty wykonane ręcznie przez artystów i rzemieślników. Bardziej okazały wydaje się dlatego, że za nami las cudownych choinek, które stały się również taką atrakcją, a także reklamą gotową. Te choinki zostały wykonane przez placówki oświatowe miasta Jeleniej Góry, przez szkoły podstawowe i przez przedszkola. Oczywiście te, które chciały, które miały na to ochotę. I myśmy zawieźli jakby gotowe, proste formy wycięte z dykty, natomiast te choinki do nas wróciły pięknie przyozdobione. I żeby było fajnie, to one też wrócą do szkół. Nasza szkoła dostała aż 7 choinek i nauczyciele wręcz, no nie powiem, że się bili, ale chcieli, każdy chciał zrobić taką choinkę. Tu są na pewno pomysły wychowawców, ale cała realizacja to są dzieci. Wszystko robiły dzieci. Uważam, że to jest bardzo dobry pomysł. Od wielu lat jest, uczestniczę w tym jarmarku. Zwiedzam, kupuję różne wyroby. Ciekawe wystawy, które można obejrzeć. Można zakupić towary. Tutaj też mam na przykład herbatkę kupioną specjalnie. Kutię też kupiłem. Jarmarkowi towarzyszą pokazy rzemiosł artystycznych, w których można wziąć udział. Każdy, kto nie zdążył odwiedzić jarmarku Jeleniogórskiego Centrum Kultury dziś, może to jeszcze zrobić jutro.